Dziękujemy bardzo. Witam Państwa, cieszymy się z tak licznej obecności. Jest to dla nas trudne zadanie, żeby Państwo poczuli, że ten wieczór będzie przyjemny. Chciałyśmy tak trochę dziwnie zacząć od mody. Może Państwo się zastanawiają, skąd ten tytuł Oczy Muchy. I tutaj muszę się z tego wytłumaczyć może, ponieważ to jakby ja ten tytuł wymyśliłam i trochę koleżankę do tego pchnęłam, żebyśmy tak wystąpiły pod tym tytułem. Moda Biedermajeru jest dosyć popularna wśród na przykład kręgów rekonstruktorskich, które dokładnie wiedzą, jak uszyć suknie, jaką one mają formę i w jaki sposób powinny być zdobione. Natomiast coś, co nas zajmuje z racji tego, że jesteśmy kolekcją tkanin i że mamy też bardzo duży zbiór tkanin od XIV po XX wiek, to zmiany, jakie dokonywały się w ogóle w tkaninach, w procesach technologicznych, co naszym tutaj skromnym działowym zdaniem, a myślę, że tych, którzy znają się na modzie także, miało olbrzymi wpływ także na modę i na formy ubiorów. A o czym, że ten wpływ był i w jaki sposób on oddziaływał też na formy ubiorów, czy na zmieniającą się modę, będziemy starały się Państwa tutaj przekonać, pokazując modę Biedermajeru, która według nas miała olbrzymi wpływ także na to, co dzieje się z ubiorami czy z modą współcześnie, ponieważ jakby spowodowała, jakby zainicjowała pewne zjawiska, które do dzisiaj występują. Oczy Muchy to jest taki tytuł, który wiąże się z tym, że w Biedermajerze pojawiły się pewne ciekawe wzory tkanin, czy w ogóle takie spojrzenie na tkaninę ubraniową od takiej strony bardziej wizualnej. Wiąże się to z zainteresowaniem przyrodą, czy właściwie z pewnymi badaniami, które prowadzili ludzie w tym czasie, na początku XIX wieku, w kręgach domowych także, co jest pokazane na wystawie. Między innymi poprzez właśnie ten tutaj obrazek, który Państwo widzicie, który był wykonany przez takiego prywatnego członka Towarzystwa Ornitologicznego Stanisława Rymkiewicza, który wykleił kaczki znajdujące się gdzieś w pobliżu jego domu i który takich obrazków zrobił 3. A dlaczego te kaczki pokazuje? Ponieważ jak się Państwo przyjrzą ich upierzeniu, wiele wspólnego ta kolorystyka tkanin okresu Biedermajeru czy druki mają z kolorami obecnymi w naturze. I te kolory z natury będą się tutaj często przewijały. Także dlatego, że do połowy XIX wieku farbiarze czy wytwórcy tkanin mogli posługiwać się jedynie barwnikami naturalnymi. Te barwniki naturalne dosyć wykorzystywane wcześniej w ten sam sposób w XIX wieku próbowano w jakiś sposób modyfikować, żeby otrzymać nowe, intensywniejsze odcienie. Co nie było takie proste i tak naprawdę te intensywniejsze odcienie otrzymano dopiero w połowie XIX wieku, kiedy William Perkin wynalazł barwnik anilinowy, który pozwolił mu uzyskać bardzo mocny odcień purpury. Tak, tutaj jeszcze może się wrócimy do tego slajdu. Takie połączenie najczęściej, jakie spotykałyśmy oglądając tkaniny ubiorów biedermajerowskich, to właśnie błękit z brązem. To te kolory natury, które starałyśmy się pokazać wcześniej i pewne efekty, takie zestawienia pasków o różnej intensywności tonalnej w taki bardzo zaskakujący sposób. Skąd też takie zamiłowanie do jakby eksperymentowania z kolorem i złączeniem koloru? Tego wcześniej nie było. Wiek XIX to głównie jasne, białe kolory plus takie kolory imperialne już w tym
okresie, na początku wieku XIX, natomiast wiek XVIII to kolory pastelowe, jeszcze tkanin takich taftowych z wzorzystymi, kwiatowymi motywami. Natomiast tutaj mamy więcej geometrycznych deseni i więcej takich rozwiązań polegających na kontrastach. Te kontrasty, jakby zainteresowanie barwą, łączy się także z tym, co działo się w nauce, ale co było propagowane między innymi nawet przez Goethego, który też popełnił takie dzieło quasi-naukowe, jak Farbenlehre, które opowiadało o barwach dopełniających i o kontrastach. I to wszystko widać jest w wzorach i w deseniach tkanin, ale także w zestawieniach kolorystycznych. Tutaj papuga Rynkiewicza. Dobrze, i następny. Ponieważ, te, jak już powiedziałam, trudno było osiągnąć nowe odcienie, dysponując tymi samymi barwnikami, eksperymentowano technicznie. Jeszcze w renesansie modne były tak zwane tafty, czy kitajki mienione, które wykonywano wykorzystując dwa odmienne kolory wątku i osnowy, przy czym były to też kolory kontrastowe, czyli mamy na przykład granatowy wątek, czerwoną osnowę i odwrotnie. Taka tafta dawała efekty mienienia, przechodzenia jednego koloru w drugi. To potem wykorzystywali także malarze w malarstwie włoskim, bardzo często też to widać. Natomiast w wieku XIX dołączono jeszcze jeden kolor, w związku z tym jakby te efekty mienienia się były, przypominały coś w rodzaju kameleona, dlatego tutaj zestawiłam. Czyli jeżeli mamy czerwony wątek i zieloną osnowę, będziemy mieć takie mienienie i odwrotnie, też ten sam efekt. Dodatkowo, ponieważ produkcja tkanin stawała się coraz bardziej masowa, jak w XVIII wieku wykorzystywano do tego maszyny włókiennicze, które miały takie systemy wielu czułenek do robienia kolorowych wzorów, tutaj rezygnowano z tych wzorów, natomiast pojawiały się takie efekty lizere, które polegały na niewiązaniu nitki. A jeżeli ta nitka była w innym kolorze, to właśnie mieliśmy dodatkowy efekt kolorystyczny. Tutaj przykłady takich tkanin drobnowzorzystych. To są tkaniny, które najczęściej były stosowane na takie suknie przedpołudniowe, natomiast po południu raczej z tych właśnie mienionych tkanin, czy o bardziej intensywnych kolorach noszono ubiory. I tutaj jeszcze jedno takie ciekawe zestawienie, które często się pojawia, też brązu i takiego błękitu. Efekty fakturalne mieniących się pasków, też bardzo takie, które można połączyć jakby z pewnymi znajdującymi się w naturze efektami krajobrazu. I te oczy muchy. Te podobne wzory będą Państwo potem mieli we wzorach druków, które się pojawiają z takimi samymi efektami. I jeszcze jeden taki zaskakujący też efekt, kiedy mamy dwa kolory wątku i osnowy i wzór geometryczny, który powoduje, że patrząc na ten ubiór też doznajemy takich właśnie wizualnych, bardzo ciekawych efektów. I tutaj też efekt, który można osiągnąć zbliżenia się do natury poprzez drukowaną tkaninę, najczęściej stosowaną na takiej dziewczęce suknie. Tutaj są fragmenty wstążek. Pokazują też jakby zamiłowanie do pewnych połączeń koloru, jak i same kolory. Ten róż i fiolet to jeszcze nie są barwniki syntetyczne, ale te, które osiągnięto, kolory syntetyczne, właśnie zmierzały w tym kierunku takiej purpury różu wpadającego w fiolet. I tutaj jakby taka tablica pokazująca tą purpurę Perkina, która zaczęła obowiązywać w drugiej połowie XIX wieku. Natomiast wcześniej, już w latach 20. pojawiały się próby osiągnięcia tego koloru właśnie takimi barwnikami naturalnymi.
Drugim kolorem, który także pojawia się może z rzadka, ale który był bardzo częsty na przykład w drukach, to jest tak zwana czerwień turecka. To jest czerwień oparta o marzannę, roślinę, która została w specjalny sposób spreparowana jakby przez Turków i która była stosowana przez nich w farbiarstwie dosyć dawno, natomiast Europejczycy, którzy współpracowali, właściwie Szkoci, którzy zaczęli współpracować z Turkami w latach 20. XIX wieku, przenieśli te technologie tej tworzenia czerwieni tureckiej na grunt farbiarstwa, czy właściwie drukarstwa, i w kolorowych, barwnych drukach produkowanych właśnie w Szkocji na początku, w pierwszej połowie XIX wieku, pojawiają się w tych pastach drukarskich elementy tej czerwieni tureckiej, która także pojawia się w wyrobach sprowadzanych ze wschodu do Europy w tym czasie. Tutaj jeden z przykładów takiego druku z użyciem tej czerwieni tureckiej. Jeszcze jednym kolorem, który się przewija, który jest pokazany przez właściwie prawie wszystkie dziesięciolecia Biedermajeru, to jest zieleń. Ta zieleń zestawiona z różem, co tutaj widać, też jest takim ciekawym efektem na zasadzie barw kontrastujących. I tutaj kolor żółty. Po Mawainie następnym barwnikiem, który wynaleziono w latach 70. była żółcień, też taka anilinowa, którą stosowano nawet później, w drugiej połowie XIX wieku, do farbowania piwa, chociaż była ona dosyć szkodliwa. Natomiast jakby poszukiwanie tej żółcieni, czy dążenie do takiego zjadliwego żółtego koloru, także było charakterystyczne właśnie dla okresu Biedermajeru. Zresztą jak będą Państwo na wystawie, tam w gablocie ze szkłem też pojawiają się takie żółte wyroby, takie szklanice, które są w tym kolorze bardzo modnym w tym czasie. Natomiast tutaj chciałam jeszcze zwrócić uwagę na takie inne efekty, jakie się osiąga stosując tkaninę w zależności od jej rodzaju i własności jakby takich technologicznych. Tutaj mamy drukowany prawdopodobnie perkal, taki żółty z tym deseniem geometryczno-kwiatowym, i jedwabny taki szyfon, z którego uszyta jest suknia popołudniowa. Ten sam intensywny kolor, natomiast efekt dekoracyjny zupełnie inny. I co jeszcze jest charakterystyczne dla tego okresu, to właśnie te paski. Tutaj suknia wydaje się być jednobarwna, natomiast efekt osiągnięto przez to, że osnowy właśnie w tych taftach, tych raje, to są te tafty w pasy, były zwykle w dwóch tonacjach i po utkaniu dawały też taki efekt mienienia, tylko właśnie w pasach. Jeszcze może tylko to, że to wszystko, o czym mówimy, nie byłoby jakby do opowiedzenia, gdyby nie intensywny rozwój technologii, techniki, który się odbywał właśnie w pierwszej połowie XIX wieku. Następnym takim ważnym czynnikiem, który miał wpływ na kształtowanie się ubioru Biedermajeru, to było upowszechnienie też pewnych form odzieży związane z rozwojem także krawiectwa. Krawiectwo, które wcześniej było właściwie rzemiosłem, i jeżeli mamy księgi XIX-wieczne i księgi XVIII-wieczne, to różnią się tym, że w XVIII wieku księgi krawieckie zawierały gotowe typy ubiorów do odtworzenia w cechach, tak? I ktoś, kto uczył się na mistrza, musiał odszyć pewne formy ubioru określone już w księdze. Natomiast w XIX wieku zaczęto poszukiwać nowych form ubioru, tworzyły się szkoły krawieckie, tworzono pewne systemy pobierania miary, jakby ta miara zaczęła przylegać do człowieka, a nie człowiek musiał się dostosować do jakby formy ubioru obowiązującej. Stąd też jakby przekształcenie, inne spojrzenie na sylwetkę, na człowieka, inne postrzeganie tego zjawiska.
Tutaj także szycie stało się bardziej takim zajęciem powszechnym dzięki wynalezieniu maszyny do szycia. Stąd też należy pamiętać, że te pierwsze szwy maszynowe czasami bardzo przypominają też szycie ręczne ze względu na pewne niedoskonałości tej maszyny, która miała wielu jakby wynalazców, ale tak naprawdę jedynym znanym wynalazcą maszyny i do dzisiaj wspominanym jest Singer, który potrafił ją opatentować i wykorzystać moment, żeby osiągać z tego rzeczywiście zyski. Powstawały też szwalnie, tutaj już taki obrazek późniejszy, ale chodzi o jakby taki pierwsze ubiory gotowe, które można było kupować już nie na indywidualne zamówienie, ale właśnie potem dostosowywać do swoich potrzeb. To też wiązało się też z rozwojem nie tylko przemysłu, ale i też przemieszczania się, kiedy można było przenosić pomysły, jak i gotowe towary dużo szybciej niż niegdyś. Pierwszy dom mody w latach 20. powstał w Paryżu. Na wielu kondygnacjach grupował on różnego rodzaju zakłady, które zajmowały się przygotowaniem nie tylko sprzedażą gotowych towarów, ale też ich przygotowaniem. Na przykład właśnie te na najniższym piętrze można było kupować gotowe ubiory, ale były one przeznaczone dla najbiedniejszej warstwy mieszkańców miasta, takiego miasta, które na początku XIX wieku jakby zaczęło się zapełniać tymi uboższymi mieszkańcami, którzy także chcieli się ubrać. A ponieważ ten pomysł z kupowaniem gotowej odzieży spodobał się też warstwom bogatszym, na wyższych piętrach było możliwe kupienie już ubiorów gotowych, ale dostosowanych do potrzeb klienta. Ten pomysł bardzo chwycił, powstawało coraz więcej tego rodzaju placówek w różnych miastach w Europie, a tutaj dwie próbki z takiego słynnego właśnie sklepu Beaumarchais z Paryża, które znajdują się w naszym zbiorze już z późniejszego okresu, ale pokazują, w jaki sposób sprzedawano te towary, jakie miały opakowania, jak można było je nabywać. I to są takie reklamy pierwsze, które w jakiś sposób propagują też ubiory i same sklepy. Dziękuję. Bardzo ważnym działem w naszej wiedzy o tkaninach XIX-wiecznych jest wciąż rozwijająca się i doskonaląca technika druku na tkaninach. One odniosły niesłychany sukces w wieku XIX, choć były też niezwykle popularne już pod koniec wieku XVIII. Doceniano walory tkanin drukowanych, najczęściej były to tkaniny bawełniane, ich barwność, możliwości, jakie stwarzał druk. I dla nas, dla historii polskiego włókiennictwa, polskich wytwórni tkanin i farbiarni, bardzo ważne były zakłady Ludwika Geyera w Łodzi, w których dzisiaj mieści się Centralne Muzeum Włókiennictwa. Sam Ludwik Geyer był specjalistą zajmującym się farbowaniem właśnie i drukowaniem tkanin i wprowadzał rozmaite techniczne ulepszenia, bardzo inwestował w swoją manufakturę, nawet można powiedzieć w którymś momencie przeinwestował. Ale to wszystko wiązało się udoskonalanie tej techniki drukowania z coraz większym popytem na tkaniny. Jak pani Ewa wspominała, rzeczywiście coraz więcej było mieszkańców miast, reprezentowali oni różne grupy społeczne, różny status majątkowy, a tkaniny drukowane, te najprostsze, były stosunkowo tanie, łatwe do nabycia, a często równie efektowne. Tu chciałyśmy pokazać Państwu taką podstawową technikę drukowania, między innymi właśnie tkanin, to najczęściej były tkaniny bawełniane i wykonywano druk za pomocą klocków,
które były wyrzezane, bądź tak jak tutaj Państwo widzą, nabite takimi specjalnymi sztyftami. Wykonane były z twardych gatunków drewna, one się niszczyły, były eksploatowane, więc starano się też je odnawiać. I dociskano te klocki, które były wcześniej pokryte farbą, do tkaniny, aby uzyskać odbicie. Oczywiście to wszystko musiało być wykonywane bardzo precyzyjnie, aby stworzyć stosowny, zamierzony raport wzoru. Te klocki mogły być nabijane, tak jak tutaj Państwo widzą, takimi drobnymi sztyftami. Potem również pojawiły się klocki z takimi kształtkami metalowymi, które też dawały bardzo ciekawe efekty. I oprócz klocków też pojawiły się specjalne walce, które zapewniały dużo szybszą metodę drukowania, przez to, że się obracały, że była tkanina przesuwana, a więc i szybkość pracy, mniejsza ilość specjalistów zatrudnionych przy tym procesie, również tutaj przez przedsiębiorców, fabrykantów była bardzo mile widziana. Bardzo często właśnie już w latach 30., w latach 40. te wielkie maszyny do drukowania bawełny miały już napęd czy to konny, czy właśnie już silnikami parowymi. I też bardzo takim ciekawym zagadnieniem dzisiaj bardzo przez badaczy tkanin lubianym, bardzo wszechstronnie zresztą studiowanym, są zachowane w zbiorach próbniki tkanin, które prezentowały możliwości i inwencję wzorniczą, kolorystyczną poszczególnych manufaktur. Między innymi też bardzo często wiązało się to z rozmaitymi wynalazkami dotyczącymi udoskonalania właśnie receptur farbiarskich. I tu tak chciałyśmy nawiązać również do tkanin, o których Pani Ewa wspominała, właśnie mieniących się. Jak Państwo widzą, starano się ten efekt także wykorzystać właśnie w tkaninach, które były także tkaninami drukowanymi, a więc najpierw były farbowane w odpowiedni sposób i potem nadrukowywano na nie wzór. Wzory były rozmaite, powtarzały zarówno motywy, które widzimy na tkaninach jedwabnych, wzory roślinne rozmaite, nawiązujące do wzorów także tkanin wschodnich, z szali kaszmirowych, jak i proste wzory geometryczne, niezwykle popularne kraty, paski. Niekiedy także nawiązywały właśnie też do tkanin wcześniejszych, tak jak tutaj w tym przypadku do tkanin XVIII-wiecznych. I rozmaitość nawet tkanin drukowanych, które powstawały w tej samej fabryce, jest naprawdę niezwykła. Tutaj pokazujemy próbki, kilka zaledwie, jednej z wytwórni na Morawach, przechowywane w Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Wiedniu. I jak Państwo widzą, tutaj te wzory są niezwykle interesujące. Też możemy rozpoznać tutaj taką fascynację światem przyrody, bo nie tylko możemy tutaj odnaleźć jakieś motywy właśnie roślinne, kwiatowe, liściaste, ale także i właśnie jak się niektórzy badacze dopatrują właśnie takich obrazów jakichś ciekawych porostów, kory drzew, jakiegoś pofalowanego piasku. No, naprawdę ta inwencja wzornicza była wówczas niesłychana i też śmiałość w tworzeniu połączeń kolorystycznych. Tutaj też możemy zauważyć, jak jeden deseń mógł być twórczo transponowany poprzez właśnie zmianę koloru czy jakiegoś detalu, poprzez nasycenie. I też rzecz niezwykła, jeśli zestawimy takie zachowane suknie czy ubiory, fragmenty tkanin, na przykład z fotografiami, tymi pierwszymi fotografiami, dagerotypami, no, daje to nam taki efekt niezwykły, czasami wręcz zaskakujący i to nas bardzo też zafascynowało. Także tutaj właśnie na tym dagerotypie widzimy tę młodą damę ubraną właśnie w suknię najprawdopodobniej z tkaniny drukowanej o nieco zbliżonym wzorze do tej prezentowanej obok. A tu już zachowane przykłady z różnych kolekcji
muzealnych. I jak Państwo widzą, właściwie na tyle ubiorów, które żeśmy przejrzały, miałyśmy okazję, to właściwie nie znalazłyśmy takiego powtarzającego się dosłownie wzoru. Te wszystkie zdobycze ówcześnie tak wspaniale rozwijającego się przemysłu bardzo chętnie zaczęto pokazywać. No, był to niewątpliwie powód do dumy dla poszczególnych państw. Jedna z takich pierwszych ważnych wystaw odbyła się właśnie w Wiedniu w 1835 roku i na niej zaprezentowano wytwory właśnie miejscowego przemysłu z terenów Austrii, między innymi wspaniałe tkaniny drukowane, wspaniałe tkaniny jedwabne, z których produkcji również słynął ówczesny Wiedeń. Nawiązując również do tego aspektu ważnego w modzie XIX-wiecznej, a szczególnie też w modzie Biedermeieru, chciałyśmy jeszcze wspomnieć o gamie kolorystycznej ubiorów. To, co możemy oglądać właśnie na zachowanej ikonografii, portretach, scenach rodzajowych, próbujemy też zestawiać właśnie z zachowanymi ubiorami. To jeden z takich naszych ulubionych obrazów, dokument właściwie doskonały epoki. Obraz, który powstał przy okazji wystawy sztuk pięknych w 1828 roku. Tutaj właściwie głównymi bohaterami, oprócz zaprezentowanych obrazów, są zgromadzeni na tej wystawie zwiedzający, a także artyści. Jak Państwo widzą, w tym ubiorze męskim okresu Biedermeieru, ubiorze eleganckim, bardzo stonowanym, dominowały generalnie dosyć ciemne kolory. Taką jasną plamę tworzyły zwykle spodnie i kamizelki, niekiedy także, jak się przekonamy, krawaty. Znane Państwu z naszej wystawy portrety z tego okresu bardzo dobrze to ilustrują i zawsze takim smaczkiem mody, kiedy analizujemy tego rodzaju przedstawienia, są wszelkiego rodzaju detale, a więc sposób zawiązania chustki czy krawata, tkanina kamizelki, deseń, który się na niej pojawia. Na przykład takie detale, jak tutaj widzimy na tym portrecie po prawej stronie u dołu, jak szamerowanie tego ubioru, prawdopodobnie bekieszy, bardzo dekoracyjne i wówczas także bardzo modne. Tu typowy ubiór z lat 30., typowy ubiór męski składający się z fraka, długich już spodni, zwykle w jasnych kolorach, białym, kremowym, niekiedy żółtym, niekiedy szyte właśnie były z irchy czy z zamszu i właśnie i do tego zwykle noszono jasną bądź jakąś wzorzystą kamizelkę. Nie sposób tutaj nie powiedzieć chociażby przez chwilkę o tym, że też i ta męska sylwetka, zawsze mówimy, że kobieca była kształtowana, męska w tym czasie również i jakieś niedostatki czy jakieś odejście od kanonu ówczesnej urody męskiej również starano się tutaj naprawić i w tym okresie też bardzo często panowie na przykład nosili gorsety, ponieważ to był taki czas, kiedy ta męska talia była akcentowana. No i element bardzo istotny właśnie w ogóle w modzie XIX wieku, czyli wszelkiego rodzaju krawaty, chustki, którymi panowie obwiązywali szyję. Powstawały zresztą specjalne podręczniki, eseje nawet na temat tej sztuki noszenia i wiązania tego elementu ubioru, który też właśnie mówił o takich, nie tylko właśnie o jakby własnych upodobaniach osoby jego noszącej, niekiedy także nawet i o poglądach jakichś politycznych, światopoglądowych. Na tych portretach bardzo pięknie zresztą to jest widoczne. Po lewej stronie widzimy bardzo piękny autoportret Marcina Zaleskiego, który ma przywiązaną właśnie taką kraciastą chustę na szyi. Właściwie wygląda, byśmy powiedzieli, jak dandys w doskonale takiej wystudiowanej pozie. I
Zresztą artyści w tym czasie rzeczywiście nosili takie najbarwniejsze stroje, można powiedzieć najodważniejsze, mogli pozwolić sobie na dużą ekstrawagancję, chociaż nie każdy z nich tak się ubierał, natomiast kontrastowało to rzeczywiście z tymi poprawnymi, doskonałej jakości ubiorami noszonymi przez mieszczan, przez urzędników, których tak jak w Królestwie Polskim na przykład obowiązywały ubiory mundurowe. I też no, nie można tutaj zapomnieć na przykład również o takich ważnych dla nas postaciach jak Fryderyk Chopin, który słynął właśnie z bardzo umiejętnego dobierania ubioru i on nigdy nie pozwalał sobie na ekstrawagancję, nosił się zwykle właśnie zwykle nosił właśnie ciemne fraki czy surduty, do tego dobierał jasne spodnie, nigdy w jakieś desenie, kraty. To nie odpowiadało jego gustowi, też takiej zamierzonej jakby wizji własnej osoby, która pomogła mu odnieść tak wspaniały sukces w takim mieście jak Paryż. Z drugiej strony mamy Juliusza Słowackiego, też niesłychanie wrażliwego na detale ubioru, lubiącego też stroje ekstrawaganckie. To była dla niego też taka bardzo, bardzo ważna sfera. Co prawda pod koniec życia ubierał się w sposób taki niesłychanie stonowany, w barwach ciemnych, ale wcześniej, kiedy przybywa do Paryża, nosi bardzo, bardzo śmiałe ubiory i właśnie owe słynne kwieciste kamizelki. Chciałbyśmy Państwu pokazać też kilka przykładów tego rodzaju elementu ubioru. Jak Państwo widzą, lubiano właśnie, sądząc po tych przykładach zachowanych w zbiorach, lubiano bardzo wzorzyste kamizelki, właśnie w motywy kwiatowe. Bardzo podobał się efekt morowania na tkaninie. Bardzo często też noszono kamizelki haftowane do eleganckich ubiorów. Kamizelki na przykład szyte z aksamitu, z czarnego aksamitu bądź białego atłasu i haftowane białą nicią. Tutaj w tym przypadku po lewej stronie mamy barwny haft krzyżykowy, bardzo popularny właśnie w latach 30., w latach 40., także 50. XIX wieku. I po prawej stronie wspaniały przykład też kamizelki haftowanej ścigiem krzyżykowym na kanwie, właśnie z tym bardzo ciekawym, odważnym, optycznym efektem takiej gry kolorów, znanego już nam połączenia brązów z błękitami. I również taki element barwny ubioru męskiego to szelki, niewidoczne dla nas, ale jest to zwykle pełen taki inwencji element z bogatą haftowaną dekoracją. Warto jeszcze zwrócić uwagę na takie drobne akcesoria mody, jak wszelkiego rodzaju torebki, pokrowce, futerały, czy też na przykład okładki na książki, ozdabiane haftem wykonanym za pomocą szklanych paciorków. Na wystawie widzieliśmy bardzo dużo przykładów barwnego szkła, niesłychanie modnego, dążono właśnie do uzyskania pięknych, nasyconych kolorów w szkle właśnie na początku XIX wieku. To znalazło także odzwierciedlenie w tychże szklanych paciorkach, które jeszcze dodatkowo zapewniały takim przedmiotom ten efekt też lśnienia, mienienia się. I też bardzo, bardzo piękny przykład takiej prostej torebki, haftowanej również ścigiem krzyżykowym. I tutaj cała uroda jakby tego przedmiotu polega właśnie raz na bardzo ładnym, bardzo ciekawym dla nas zestawieniu barwnym, jak i właśnie tym prostym, stylizowanym nieco motywie roślinnym, połączonym właśnie z ornamentyką geometryczną. Warto też może to, o czym pani Ewa wspomniała na samym początku, i pokazujemy tutaj te portrety, żeby sobie uświadomić, jak ubiory
na początku XIX wieku, pod koniec wieku XVIII, ubiory przede wszystkim kobiece były tej barwności, wzorzystości pozbawione. Biel wówczas rzeczywiście dominowała na salonach i to się zmienia, jak widzimy i w żurnalach mody, i sądząc po zachowanych w zbiorach sukniach, to się zaczyna zmieniać pod koniec lat nastych wieku XIX. I te ubiory stają się w porównaniu właśnie do tych pierwszych lat wieku XIX niesłychanie barwne, intensywne. Dodatkowo jeszcze kontrastują one swoją formą bogatą, zmienną właśnie poprzez swój krój, tworzenie sylwetki właśnie z tym skromnym ubiorem z przełomu XVIII i XIX wieku. Biel była oczywiście nadal obecna w okresie Biedermajerów, była nadal niesłychanie lubiana, szczególnie w ubiorach wieczorowych, w sukniach balowych. To była nadal ta barwa noszona przez młode dziewczęta. I bardzo często tego rodzaju właśnie suknie uszyte z białych tkanin, często właśnie z przejrzystych, noszone były podczas wszelkiego rodzaju bali, zabaw tanecznych, a także właśnie noszone były, szyto z tego rodzaju tkanin, ubiory dla młodych dziewcząt, właśnie suknie, które nosiły, ale w ubiorach codziennych, tak jak tutaj widzimy na tym portrecie po prawej stronie, również dzieci nosiły i ubranka ciemniejsze, w kolorach ciemniejszych, z fartuszkami, co było też niesłychanie praktycznym rozwiązaniem. A chłopcy, również tutaj obowiązywał ten kanon, nosili zwykle jasne spodnie oraz koszule właśnie z wykładanymi kołnierzami. Bardzo tutaj przywołujemy jeszcze raz jeden z dagerotypów, na którym pięknie widać, jak rzeczywiście ówczesne społeczeństwo wyglądało. I tutaj mamy taki portret podwójny. Jedna z tych młodych kobiet ubrana jest właśnie w drukowaną. Możemy podejrzewać, że być może w jakimś stonowanym kolorze suknie i obok niej dziewczyna w sukni uszytej z tkaniny jedwabnej. I tu przykład jeszcze tak dla przypomnienia właśnie tych zestawień błękitów z brązami, przy czym tutaj chciałyśmy zwrócić uwagę na to też, że bardzo, bardzo pięknie potrafiono wykorzystać walor wzoru w tworzeniu również dekoracji ubioru, czyli wszelkiego rodzaju falban, aplikacji, co tutaj tak bardzo, bardzo pięknie widać. Też jednym z takich, jak zauważyłyśmy, bardzo lubianych kolorów, to również jest widoczne na wystawie, jest kolor taki złocisty, który bardzo pięknie rzeczywiście wygląda przy tkaninach adamaszkowych. I nadal obecny jest w modzie wieczorowej, właściwie też od początku XIX wieku, kolor czarny. Obowiązywał nie tylko w okresie noszenia żałoby, ale i właśnie w strojach noszonych do teatru, na bale, i bardzo tutaj lubiano aksamity, które były właśnie takimi tkaninami bardzo luksusowymi. I tym barwnym uzupełnieniem takiego wydawałoby się monotonnego ubioru były barwne szale oraz fantazyjne nakrycia głowy, turbany, berety, a także wspaniała biżuteria i koronkowe ozdoby. Szale kaszmirowe sprowadzano ze wschodu, z Indii, z Persji i bardzo szybko starano się je naśladować także w Europie. I takimi najbardziej twórczymi ośrodkami tutaj była naturalnie Szkocja, gdzie nawet próbowano, podobnie jak we Francji, sprowadzać z Kaszmiru kozy, aby pozyskiwać surowiec już na miejscu. No, te hodowle się najczęściej nie udawały, ale takie próby były. I w tych szalach, jak Państwo widzą, imitowano właśnie wzory z szali indyjskich, te fantastyczne, wielkie motywy bota, tych liści.
kolorystyka, więc zestawienia żółcieni czy czerwieni w tle z barwnymi motywami roślinnymi. Szale także, czy chusty w ogóle drukowano na tkaninach bawełnianych, także potem wełnianych, imitując właśnie te luksusowe szale wełniane czy półwełniane. Innym akcesorium, które wprowadzało dodatkową taką jasną, można powiedzieć, plamę do ubioru, były wszelkiego rodzaju pelerynki, narzutki, kołnierze noszone na sukniach przez panie. One były zarówno właśnie haftowane białą nicią na białym cienkim płótnie, jak i coraz więcej pojawiało się właśnie koronkowych ozdób, tak jak w przypadku tutaj tej narzutki, która została wykonana z tak zwanej blondy, czyli koronki klockowej wykonanej z nici jedwabnej, naaplikowanej właśnie na tiulowe tło. Ważny element to także biżuteria. W tym czasie bardzo lubiano, jak już się Państwo zorientowali, kolor błękitny. On jest bardzo obecny w biżuterii kobiecej. Bardzo lubiano wykorzystywać turkusy, a także korale, które bardzo dobrze wyglądały właśnie przy toaletach wieczorowych. I też niesłychanie takim ciekawym elementem ówczesnej mody kobiecej była także biżuteria w kolorze, można powiedzieć, czarnym, czyli biżuteria wykonana z żeliwa. Bardzo wówczas modnego, wynalezionego pod koniec wieku XVIII materiału, z którego, który właśnie wykorzystywano między innymi także do wykonywania biżuterii. Z początku nieśmiało, ale potem ona stała się coraz bardziej popularna. Ten wzrost popularności wiąże się ze śmiercią królowej Luizy Pruskiej, a także z tym, że panie oddawały swoją biżuterię złotą na potrzeby armii, która walczyła z wojskami napoleońskimi, na potrzeby armii pruskiej, i zastępowano tę biżuterię złotą właśnie taką biżuterią żeliwną. Wykonywano z niej nie tylko naszyjniki, bransolety, ale także te efektowne ozdoby fryzur, czyli grzebienie. I tutaj takim elementem jeszcze przy nakrycia głowy, który krył ten grzebień, że tak powiem, były czepki, wszelkiego rodzaju budki. Tutaj też jakby taki krótki rys surowcowy czy materiałoznawczy. Takie na zewnątrz kapelusiki czy budki były wykonane najczęściej ze słomki. Ta słomka czasami była podszyta właśnie takimi kretonowymi płócienkami, które pokazywałyśmy wcześniej. One mogły być też zdobione i to w zależności od okoliczności, czyli jeżeli mamy taki kapelusik, który służy na wyjście na zewnątrz, tak jak tutaj jest pokazane, zwykle są to wstążki fantazyjnie w jakiś sposób zawiązane. Jeśli mamy popołudniowo, mogą być to kwiaty, a na wieczór mamy pióra, które zdobiły zwykle nie tylko kapelusiki, ale też takie czepki czy zawicia i turbany. Wybór, jak tutaj widzą Państwo na tych żurnalowych rycinach, był bardzo duży i takim dodatkami do stroju, które można było uzupełnić te suknie, bardzo często mieniące się różnymi barwami i w jakiś sposób ją złagodzić efekty takie właśnie tej kolorystycznego szaleństwa, to były właśnie takie białe gorsiki, jakie tutaj widzimy na tym stoliczku. To są takie przodziki do sukni, które wówczas weszły. One bardzo praktyczne były, bo można było je prać i wymieniać nie całą suknię, ale właśnie tą część taką, którą się wkładało pod górę staniczka. No i te czepki, które tutaj w wielkim wyborze zarówno dla pań, jak i dziewcząt można było sobie też zamówić w takich wielkich sklepach. Jeszcze może taka uwaga, że taka koordynacja kolorystyczna czepka z suknią w tym czasie rzadko się zdarzała. Tutaj na tych rycinach, które oglądałyśmy, na jednym obrazie była
czepek i suknia w tym samym kolorze. Zwykle też to było na zasadzie takiego kontrastu kolorystycznego, jak tutaj Państwo widzicie. Jeszcze takimi dodatkowymi ozdobami głowy, w zależności od okoliczności noszonymi, to były takie właśnie czepki z bogatszą dekoracją, toczki i później zobaczymy turbany. Te takie fantazyjne toczki czy turbany, one się wiązały też z wpływami tej kultury Orientu. To był taki element, który podobnie jak szal kaszmirowy był takim znakiem jakby tej kultury wschodu w stroju Biedermeierowskim. Tutaj takie jeszcze raz śmiałe zestawienie portretu i dagerotypu, który pokazuje to, co to, co można zobaczyć na portrecie, a co jeszcze dodatkowo zawiera takie zdjęcie z epoki, prawda? Ile tutaj widzimy szczegółów i jakie jest duże podobieństwo. Te dagerotypy są z kontynentu amerykańskiego, natomiast to jest portret nasz. Zwykle się to zjawisko Biedermeieru jakoś ogranicza geograficznie, natomiast moda nie zna granic, jak to widać. No i właśnie tutaj wspomniane turbany, które były niezwykle malownicze i wykonywane zarówno właśnie z tych kaszmirowych szali, jak i z fragmentów aksamitu, które można było w jakiś sposób upinać, łączyć ze złotymi sznurami, chwostami w bardzo taki fantazyjny sposób. Plus jeszcze tutaj widzimy też taki fantazyjny futrzany szal, to też takie śmiałe połączenie futra i muślinowej sukni. I tutaj taki na zakończenie krótki rys jakby materiałoznawczy. Tutaj mamy taką rycinę przedstawiającą ubiory kobiece, a obok takie próbki tkanin, które zostały opisane, więc mamy tutaj taftę, która jest tkaniną matową i daje takie specyficzne efekty. Ta jedna czarna suknia uszyta jest z tafty. Jest tam też fragment rypsowy, tutaj jest fragment rypsowej wstążki i atłasu. Nawet jeden kolor, czyli jeżeli jest to czerń, a mamy różne struktury tkanin o różnych własnościach, uzyskujemy wtedy też różne efekty dekoracyjne. Należy o tym pamiętać, że często dodanie do opisu czarna tafta zmienia też wyobrażenie tego stroju. Jest to wówczas ubiór niebłyszczący, a matowy. Natomiast jeśli powiemy, tak jak się mówi, satyna współcześnie, ale taka polska starożytna nazwa to jest czarny atłas, z tureckiego hatłas, czyli błyszczący, to wówczas mamy ubiór lśniący z tkaniny, która błyszczy w świetle dużo bardziej niż właśnie ubiory taftowe. I ubiory męskie szyte z tartanu, kortu, z sukna o takiej właśnie fakturze, jak tutaj widzą Państwo na obrazku, czego nie przekazują te ryciny żurnalowe, a co można wyczytać w ich opisach, gdzie zwykle dodaje się nazwy tkanin. Te nazwy, które funkcjonowały wówczas, niekoniecznie pokrywają się z dzisiejszymi, natomiast można się domyślać, ponieważ jakby same tkaniny się nie zmieniły, nazwy handlowe ich bardzo często ulegają jakimś przekształceniom. I tak kort można łączyć z tartanem na przykład. I tutaj jeszcze na zakończenie suknie, które Państwo mogą oglądać na naszej wystawie z takim materiałoznawczym dodatkiem. To jest taki płaszczyk redingota uszyty z zielonego atłasu. To jest właśnie ta błyszcząca tkanina. Ona tutaj nie błyszczy, ponieważ no już jest dosyć zużyta, jeśli chodzi o właśnie takie informacje na temat tkanin, ich zużywania się. To atłas jest jedną z tkanin, które wraz z wiekiem najszybciej się niszczy, ponieważ jego powierzchnię pokrywają nitki osnowy w długich przeplotach, które szybko się wycierają i traci właśnie ten połysk z czasem. Tutaj jest atłas drukowany też, taki, który możemy oglądać na wystawie, ponieważ ten druk był narażony na działanie promieni słonecznych, to na tym jednym zdjęciu widzą Państwo, jak bardzo wyblakła ta suknia, ponieważ jej kołnierz jest dużo ciemniejszy
i ona rzeczywiście była w takim intensywnym fiolecie, w tym też takim szalenie modnym wówczas kolorze, który niestety z tego względu, że no, suknia była przez lata eksponowana, trochę stracił na intensywności. Tutaj jeszcze mamy taką suknię też prezentowaną na wystawie z takiej atłasu połyskliwego, z takim delikatnym deseniem, właśnie tym efektem liseré. To jest taki jakby rodzaj adamaszku, tylko trochę inną techniką osiągnięty. Takie tkaniny też były niezwykle popularne w pierwszej połowie XIX wieku. I Pekin to jest właściwie taki typ jedwabnej tkaniny wzorzystej, pasiastej, która pojawiła się w końcu wieku XVIII, tylko w zupełnie innych wersjach kolorystycznych. To znaczy były te tkaniny właściwie w takich kolorach pastelowych, najczęściej była to kość słoniowa, błękitne, żółte i złote paseczki z takimi kwiatowymi gałązkami biegnącymi wzdłuż pasków. Natomiast tutaj mamy wersję Pekinu Biedermeierowską z charakterystycznym połączeniem właśnie tego brązu i niebieskiego, czy nawet granatu takiego, czy jasnego granatu, i widoczny fragment podszewki też z charakterystycznym dla tego okresu wzorem. To jest właśnie taki płócienko, taki perkalik z takim wzorem, można powiedzieć, też organicznym. I tak się nasza opowieść zakończyła z nagła. Mamy nadzieję, że to nasze spojrzenie trochę na modę Biedermeieru od innej strony jakby też da Państwu do myślenia. Inaczej popatrzycie na modę, będziecie się baczniej przyglądali tkaninom i patrzyli na modę także ze względu na surowce, na czym nam bardzo zależy, zwłaszcza wiedząc, bo mamy też zajęcia z projektantami ubioru, wiemy, że trudno jest do nich dotrzeć z tą wiedzą na temat tkanin, na temat stosowności ich używania. Bardzo często jakby projekty nie idą w parze z tym, co jest odpowiednie dla danego typu. Jest to taka kontrowersja i trudno nam się z tym zgodzić, ale zachęcamy wszystkich zainteresowanych modą do studiowania także materiałów. Dziękujemy bardzo.